Witam w kolejnym filmie. Odebrałam kilka paczek, między innymi takich dosyć na szczęście leki, znaczy dlatego odebrałam w ogóle, tak to normalnie bym raczej mówiła, żeby Darek mi to odebrał, ale wiedziałam, że są leki, więc właśnie ta przesyłka z Duende Royal odebrałam. Teraz zaraz będę się łączyć na szkolenie, stwierdziłam, że w trakcie szkolenia będę sobie, że tak powiem, doświadczać, odczuwać, sprawdzać i przez dłuższy czas obserwować owe zapachy. Zaaplikowałam wszystkie, czyli tą próbkę, która ma być zamiennikiem Sicily, psiknięcie też z tego 10-mitrowej, z tej 10-mitrowej wersji Miss Dior Sherry, w stylu Miss Dior Sherry dawnej i w stylu Yves. I powiem szczerze, podobieństwo do Yves jest, podobieństwo do Miss Dior Sherry jest, podobieństwo do Sicily nie do końca. Natomiast ładny jest to zapach. Muszę powiedzieć, że wszystkie w otwarciu ładnie, to Yves po chwili nie do końca, to Miss Dior Sherry odbieram łaskawiej niż kiedyś. Nawet bym powiedziała, że wyczuwam coś w stronę popcornu. Te Sicily odbieram dobrze, chociaż ja ich nie kojarzę z Sicily. To jest taka kremowość, znaczy się czymś takim lekko bananowym, a nie miodowym. Chociaż w Sicily typowo też uwzględniają banan, ale dla mnie bardziej takie miodowe mydełko. Tutaj jest taka kremowość z czymś bananowym, niekoniecznie mydlana, ale lekko aldehydowa. No zobaczymy, posprawdzam później i oczywiście zdam relację dalszą. Powiem tak, jeżeli chodzi o te trzy, bo już wersję z Duende Royal zapachu w stronę Cacharel od Eden, już całą pamiętam, musiałabym tam wierzyć, nie wiem, gdzie są teraz. Natomiast ta ich wersja Miss Dior Sherry, ich wersja Sicily Dolce & Gabbana, ich wersja Yves Saint Laurent Yves, powiem tak, niestety, ale intuicja mnie zawiodła. Stwierdziłam, że lepiej, żebym wzięła dziesiątkę tego w stronę Yves, a próbkę tego w stronę Sicily, niż dziesiątkę tego w stronę Sicily. Jakoś nie wiem, wydawało mi się, że z tym nie do końca będzie mi po drodze, że z tym się nie uda, że z tym coś będzie, nie wiem, słodko, płasko, nie wiem, że będzie coś nie tak. A uznałam, że ciekawe będzie posprawdzać dłużej tą stronę Yves, ale jednak łaskawiej teraz powiem szczerze, patrzę na wersję Miss Dior Sherry. Jest nawet faktycznie do zauważenia niuans popcornu. Więc bardziej w stronę Miss Dior Sherry, mniej w stronę Montal Roses Elixir. Natomiast ta wersja w stronę Sicily, bardzo mi się podoba zapach. Naprawdę zużyłabym dziesiątkę, także tu intuicja mnie zawiodła. Ale po prostu było tak, że mogłam sobie wybrać próbkę w prezencie, w próbkach nie było Yves, a było Sicily. I dlatego tak zamieniłam generalnie też między innymi. Niestety błąd, bo Sicily bym zużyła, a tego Yves nie zużyję. Dlatego, że te w stronę Sicily, one według mnie są daleko od Sicily, ale są naprawdę bardzo ładnym zapachem. Z taką kremowością, taką mleczno, mydlano, aldehydowością, trochę jakiś niuans bananowości, trochę czasami faktycznie lekko miodowy. Naprawdę mi się podobają. Będę o nich opowiadała. Natomiast te z strony Yves, początek jest dosyć zbliżony, ale one są takie trochę, może nie, że to taki fermentujący efekt, ale taki trochę, jakby to powiedzieć, brakuje mi polskiego słowa, jakaś taka beczka, umknęło mi słowo, które chciałam użyć, taki efekt trochę, nie wiem, myślę jakoś tak przybrudzony w taką stronę, nie wiem, nie do końca, ale będę jeszcze sprawdzać, są testy takie bardzo pobieżne, bardzo, nie wiem, nadgarstkowe i tak dalej, natomiast zdecydowanie na grzbiecie, przez miałam grzbiecie prawej dłoni, zaaplikowałam sobie ten w stronę Sicily i on mi się podoba. Jest ładna aldehydowość, taka naprawdę ładna, jest taka ładna jakaś kremowość, trochę właśnie lekko jakaś bananowość, naprawdę mi się to podoba, bardzo dobry zapach. Także będę, o może sobie dzisiaj użyję, mocniej posprawdzam, natomiast no tą dziesiątkę w stronę Miss Dior Sherry
myślę, że spokojnie będę chciała używać. Tą próbkę w stronę CC na pewno będę chciała używać. Nie wiem, co z tym Ivres.